28 września wspominamy błogosławionego Nikitę Budkę, prezbitera i męczennika. Nikita urodził się 7 czerwca 1877 roku we wsi Dobromirka w powiecie Zbaraż, wówczas na terenie Austro-Węgier. Początkowo uczył się w rodzinnej wsi, potem w gimnazjum w Tarnopolu, które ukończył z wyróżnieniem. Przez rok był nauczycielem dzieci księcia Leona Sapiehy w Bilczych Złotych, a w następnym roku odbył roczną służbę wojskową w Wiedniu. Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim i teologię w Lwowskim Seminarium Duchownym. Przygotowanie do kapłaństwa kontynuował w Innsbrucku. Święcenia przyjął 25 października 1905 roku w wieku 28 lat we Lwowie. Wkrótce po święceniach kontynuował studia i równocześnie pomagał emigrantom ukraińskim Galicji, Bukowiny, Prus i Bośni. Później swoją opieką otoczył emigrantów w Austrii, Niemczech, Brazylii, Argentynie, Kanadzie i Bośni. Założył i redagował pismo Emigrant. 14 października 1912 roku został wyświęcony na biskupa grecko-katolickiego i powierzono mu wiernych kościoła grecko-katolickiego w Kanadzie. Do Kanady przybył w grudniu 1912 roku i od razu zaczął odwiedzać wiernych mieszkających nieraz w odległych wioskach. Pierwszą wizytację, którą odbywał pociągiem, konno i pieszo, zakończył w marcu 1913 roku. Przez 15 lat służył jako biskup grekokatolikom w Kanadzie. Założył dwa seminaria duchowne, parafie, sierocińce, wydawał gazetę, modlitewniki. Z jego polecenia budowane były kościoły i domy dla młodych emigrantów. W 1927 roku w czasie wizyty w Rzymie poprosił o zwolnienie z pracy w Kanadzie, przede wszystkim ze względu na stan zdrowia, ale także z powodu braku zrozumienia jego pracy w niektórych środowiskach. Powrócił do Lwowa i dalej służył kościołowi jako biskup pomocniczy we Lwowie. 11 kwietnia 1945 roku wraz z innymi biskupami został uwięziony przez władzę radziecką. Oskarżono go o nauczanie podczas wojny w tajnym seminarium i prowadzenie nabożeństw za poległych w czasie wojny. Skazano go na 8 lat więzienia w Kazachstanie. Karę odbywał w karnym obozie w Karagandzie. Współwięźniowie nazywali go aniołem dobroci. Zmarł 28 września 1949 roku w wieku 72 lat, jak oficjalnie podano, z powodu ataku serca. Jego ciało, jak to było praktykowane, wywieziono do lasu, by pożarły je dzikie zwierzęta. Beatyfikowany został przez Jana Pawła II 27 czerwca 2001 roku we Lwowie wraz z 23 męczennikami. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Nikitę, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miły.